stworzyłeś, Panie, nas. Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością. Przez miłosierdzie swe Bóg jest miłością. Miłość prosta jest, Bóg jest miłością. Miłość cicha jest, Bóg jest miłością. Miłość wierna jest, Bóg jest miłością. Miłość cierpliwa jest, Bóg jest miłością. Bardzo serdecznie witam przybyłych na rekolekcję Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie. Wszystkie damy i wszystkich kawalerów. Bardzo się cieszę, że mimo straszącej nas dookoła pandemii rycerze pokazali, że są odważni. Ja wiem, że to jest bardzo trudna decyzja, aby w tym stanie zagrożenia zdrowia, szczególnie osób w podeszłym wieku, żeby decyzję o przyjeździe podjąć. Ale mamy nadzieję, że zarówno nasza patronka zakonu, Matka Boża, Królowa Palestyny, jak i nasza Królowa Polski, Matka Boża Jasnogórska, otoczą nas płaszczem swojej opieki i pozwolą nam przygotować się dobrze na spotkanie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Jego znak, Jego obecności jest przed naszymi oczyma. Chcemy, aby ciągle nam towarzyszył w czasie tych przeżywanych rekolekcji. Bardzo serdecznie witam naszego rekolekcjonista jeszcze, księdza doktora Kępiaka. Chciałbym, aby te wszystkie nasze nauki przyczyniły się zarówno do wzrostu naszej świadomości bycia Kościołem, do wzrostu świadomości bycia kawalerem i damą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, a także aby to było osobiste nasze spotkanie z Bogiem, tak jak Wielki Post nam to sugeruje, na pustyni, kiedy spotykamy się twarzą w twarz osobiście z tym, który nas powołał do istnienia i powołał nas do świętości. Na te słowa przywitania też chcę odpowiedzieć, że bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony, że obdarzono mnie zaufaniem, żeby do tak czcigodnego grona przemawiać jeszcze w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Jasna Góra, gdzie do tego miejsca naprawdę zawsze kocham przybywać. Dlatego się cieszę, że mogę się tutaj wśród Was pojawić w roli rekolekcjonisty. To naprawdę dla mnie wielka radość. I też to zauważam, że praktycznie jest to początek naszej wielkopostnej drogi przygotowania paschalnego. A więc to krótkie, bo krótkie, nie? To są rekolekcje, ale na pewno to wyciszenie może nam bardzo pomóc, żeby potem tę drogę rzeczywiście przejść. No i doświadczyć takiej wielkiej radości poranka wielkanocnego. Zwyczajnie jak się człowiek gdzieś pojawia po raz pierwszy, to i zasady dobrego wychowania
mówią o tym, że należałoby parę słów o sobie powiedzieć. Coś z notki takiej Wikipedii tu zostało też powiedziane, nie? Ale ja chciałbym coś takiego, co może też jeszcze bardziej zbliżyć do tego, o czym tutaj chciałbym mówić, czym chciałbym się dzielić. Oczywiście na pewno chwała Panu za to, zresztą tak się zawsze czuję, jako człowiek w czepku urodzony, bo przyszedłem na świat w rodzinie kochających się rodziców, miałem jeszcze trójkę rodzeństwa, niestety rodzice już są po drugiej stronie, dwóch z rodzeństwa też. Te wydarzenia też mnie dużo nauczyły. Zrozumiałem, ostatnio mówiłem, jak 2 lata temu tragicznie zginął mój brat w kopalni Rudna w Bolkowicach. Młodszy ode mnie o 2 lata. Na pogrzebie mówiłem, że im jestem starszy, tym mam więcej pytań, dlaczego. Nie? To są przeżycia, które na pewno mocno gdzieś tam w człowieku są. Wiadomo, że rodzina, miejsce bardzo ważne, ale też wychowałem się na parafii salezjańskiej. Zresztą nie ukrywam, że początkowo myślałem, że innego gatunku księży nie ma, jak tylko ten jeden. No i wiadomo, zdałem maturę w 1978 roku. No i napisałem podanie. Droga, wiadomo, naszej formacji jest taka, że nowicjat, potem 2 lata studiów filozoficznych, 2 lata praktyki pedagogicznej, dopiero potem studia teologiczne. Moi przełożeni, nie wiem, co tam we mnie widzieli, ale zdecydowali się, żeby mnie w 1981 roku, już po praktyce, wysłać na studia teologiczne do Ziemi Świętej. Nie w samym Betlejem, ale prawie w cieniu Betlejem. Jest taka miejscowość, praktycznie zamieszkała tylko przez salezjanów i salezjanki, jak kremizan. Znane, bo dobre wino robią salezjanie. Jak czasami ktoś mówi, że nam się salezjanom wielu rzeczy nie udało, to mówię, że wino na pewno mamy dobre. Więc tam 4 lata. Naprawdę niesamowity czas. Przygotowania bezpośredniego do święceń kapłańskich. Ile tych godzin wysiedzianych tam w grocie betlejemskiej, nie? Bo kiedy tylko była możliwość, człowiek szedł tam do Betlejem. Ile tych chwil potem także w Jerozolimie, no i planowane nawiedzania Ziemi Świętej, żeby ją dokładnie poznać. Już w czasie studiów moi przełożeni coś mi sygnalizowali, że ta przygoda dla mnie się w Ziemi Świętej tam tylko rozpoczyna. Pokazali mi zapisać się na studium języka hebrajskiego. No to pomyślałem, chyba prawa kanonicznego nie będę studiował, nie? Bo to prawa kanonicznego nie jest potrzebne. No i rzeczywiście intuicję miałem dobrą, a jeszcze jak franciszkanie obiecali, że dadzą stypendium, no to wiadomo, już prowincjał się nie zastanawiał, tylko bez żadnej praktyki duszpasterskiej od razu poświęcenia, które miałem dokładnie 35 lat temu w Krakowie razem ze swoimi kolegami. Wróciłem tym razem do Jerozolimy, do franciszkanów, na studium Biblicum Franciscanum. I to jest też niesamowity dar. Upatruję ten dar szczególnie w tym, że ja miałem znowu szczęście, tutaj też tu postrzegam to bycie urodzonym w czerwcu, że miałem to szczęście, jeszcze dzisiaj podkreślę, że po tylu latach już bycia wykładowcą i człowiekiem związanym, że tak powiem, z Biblią, to jeszcze bardziej jestem wdzięczny, że ja tam spotkałem biblistów wierzących. Proszę się nie dziwić, że w świecie jest mnóstwo ludzi zajmujących się tą świętą księgą, nie? Ale absolutnie niewierzących w to, co tutaj jest napisane. Ilu jest Żydów zajmujących się, jak twierdzą, gdy chodzi o Nowy Testament, na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie jest katedra literatury wczesnochrześcijańskiej. Wielu traktuje to w ogóle jako antologię literatury starożytnej.
Pamiętam, aż mi przykro było, kiedy na jednym sympozjum w Lyonie mówiłem o tym, że bez wiary do tej księgi nie można podchodzić, to wtedy w kuluarach mówiono, że patrzę jestem z Polski, nie? Który sentymenty miesza do nauki, bo podchodzić z wiarą do Biblii to są sentymenty. Nie? Ja na szczęście w Jerozolimie spotkałem naprawdę biblistów wierzących, byłbym naprawdę niewdzięcznikiem, gdybym ich tutaj nie wspomniał. O wielu mógłbym mówić, ale ja chcę wspomnieć jednego profesora, epizod. Kochani, często Bóg przez różne epizody do nas przemawia. Ja już byłem księdzem na pierwszym roku studiów biblistyki. Już zacząłem siwieć, bo zacząłem się uczyć greki, aramejskiego, hebrajskiego, a to bardzo wymagające. Mieszkałem pod jednym dachem z profesorami, dzieliłem życie razem z nimi. No i pewnego przedpołudnia, wiem, że zachowałem grekę, zastukał do mnie taki specjalista od Ewangelii Łukasza, od Dziejów Apostolskich. No i coś tam chciał zapytać, a potem tak się zbliżył do mojego biurka, bo tam na tym biurku, no wiadomo, taki twórczy bałagan, a wśród wielu innych książek leżała też Biblia. No, podobna do tej, którą trzymam w dłoniach, tylko była to taka niebiesko-owoluta Biblii Tysiąclecia. On do mnie mówi: Ricardo, co to jest? A ja mówię: Biblia, którą przywiozłem z Polski. No wiesz, zawsze skonfrontować, jak to jest u nas po polsku, to zawsze bardzo ważne. A on mi zadał drugie pytanie. Ricardo, i ty położyłeś nożyczki na Biblii? Pierwsza moja reakcja była taka, że od razu mówię, co on tam się do tych nożyczek przyczepił. Ale on jeszcze raz. Ricardo, i ty położyłeś nożyczki na Biblii? Ściągnąłem te nożyczki, a on niby tak mu się spieszyło, odsunął krzesło, usiadł i mi tłumaczył, księdzu, nie? Żebym nigdy nic na Biblii nie kładł. Bo to nie jest coś, tylko ktoś. Słuchajcie, dla mnie to zdanie no było czymś jak objawienie. I powiem, że to zdanie mnie bardzo zmieniło. Zmieniło mój stosunek do tej świętej księgi. Naprawdę, gdybyście weszli do mojego mieszkania, do mojego pokoju, choć nie wiem jaki miałbym twórczy bałagan, tych Biblii też mam różnych wiele, ale zawsze patrzę, żebym nic na Biblii nie położył. Tak nawiasem można, wracając do własnych domów, zobaczyć, gdzie jest nasza Biblia, czy czasami coś na niej nie leży, a gdyby było odrobinę kurzu, troszkę się zawstydzić, nie? W każdym bądź razie, pamiętajmy, że Biblia to nie coś, tylko ktoś. I dlatego to moje, no, bym powiedział, zafascynowanie słowem, ale też ta pasja, nie dbam naprawdę, proszę mi wierzyć, o to, żeby mnożyć tytuły przed nazwiskiem. Tyle, ile mogłem, mam i mi wystarczy. Myślę, że o nic więcej Najwyższy mnie nie będzie pytał. Bo wiadomo, jak ludzie to pytają, nie? A kiedy habilitacja, a kiedy to, a kiedy tamto, mi już nic więcej nie potrzeba. Ja prawie codziennie mam spotkania, nawet w pandemii, biblijne w okolicy i to sobie bardzo cenię. Cały czas jestem z Biblią. Bo Biblia to naprawdę jest ktoś. I jak spotkanie z tym kimś zmienia człowieka, to tak samo spotkanie właśnie ze Słowem. Jeszcze dodatkowo potem papież Benedykt XVI napisał w adhortacji Verbum Domini, że to jest sakrament, nie? Czyli otwieram księgę, czytam i jestem dotknięty Słowem. No, bardzo dużo uczę, przepowiadam, trochę piszę, aby dzielić się tym, czego doświadczam, co odkrywam w kontakcie z Księgą Życia. Także moje, przynajmniej no do jeszcze zeszłego roku, prawie do tego czasu, no bardzo liczne wyprawy, no przynajmniej tak minimum to 10-12 razy w ciągu roku byłem z grupami w Ziemi Świętej, już tradycyjnie od iluś lat czynię taką grupę także dla młodych, 16-dniową, żeby tak dokładniej, spokojniej i tak dalej, więc
Dlaczego ta pasja? No tak, też do Ziemi Świętej, ale to jest ewangelizacja, bo ja nie uznaję lepszego przewodnika od tego kogoś, który przecież tam przemówił, tam ta księga też powstała. No i może nawet od tego trzeba by było zacząć, że ja jestem bardzo szczęśliwym księcem, salezjaninem, wdzięcznym naprawdę bardzo Panu Bogu za to powołanie, które mnie obdarzył. Naprawdę jestem szczęśliwy i nigdy nie myślałem, że tak, a nie inaczej będę tę swoją misję kapłańską, salezjańską po prostu pełnił. Wiadomo, że ta pierwsza konferencja, ją też tak trochę traktuję w tej myśli, w trosce o dobry początek. Nie? Jak powiedziałem, czas jest krótki. Może nie uda się stworzyć jakiegoś arcydzieła, ale wiadomo, że nawet jak krótki czas, to nie trzeba go zmarnować, trzeba się zatroszczyć, żeby dobrze zacząć, a jak się dobrze zacznie, to też się dobrze skończy. Więc też chcę powiedzieć, że tak chciałbym być odbierany, stanąć przed Wami słuchającymi jako świadek. Ja sobie od dłuższego czasu zdaję sprawę z tego, że nie da się wygłaszać wykładu rekolekcyjnego, chowając się za amboną i przekazując wystudiowane treści. Naprawdę, tego tylko żałuję, że jest za krótki czas, ale chciałoby się, drogi Boże, pokazać w sobie. Bo ja sobie zdaję sprawę, że współczesny człowiek, a więc i wy, cenicie świadków. Dzisiaj nam potrzeba świadków w Kościele. Ludzi transparentnych, przejrzystych. Nie? No a wiadomo, żeby tak człowieka odebrać, to trochę z nim trzeba być, nie? Trzeba poznać, bo można się pojawić jak gwiazda, zabłysnąć i co. Nie? Dlatego to trochę żałuję, że jest to czas dosyć krótki. Też chcę powiedzieć w trosce o to, żebyśmy się właściwie nastawili do przyjmowania tych treści, które chcę przekazać. Czasami mówię też rekolektantom, że ja nie jestem człowiekiem zbyt krótkim, jakkolwiek dzisiaj to wszyscy chcą, żeby było wszystko krótko, nie? A potem, żeby to się dokonała niesamowita rewolucja, jakie oczekiwania, nie? A więc mój jeden współbrat mi kiedyś mówi, takich nie słuchaj. Bo nieraz to się tak zdarzy, że ktoś się 10 minut czy 15 spóźni, już będzie po mszy świętej. Nie? Bo tak się wszystko zgadza. Tak się ludziom spieszy. Nie? Dlatego też, no, sami rozumiecie, ja od razu też mówię, żebyście nie musieli tam na zegarki zaglądać, to ja tak 35-40 minut, no wiem, że potem mamy też drogę krzyżową po drugiej konferencji, no to żeby chwilka, to może ciut krócej, ale wiecie, jeżeli się chce przedstawić jakiś temat, no to jest potrzebny czas. Dlatego też, no, nie będę dawał jakiejś gotowej recepty szybkiej na udane życie, nawet jeśli dzisiaj recepty na życie udane są w modzie, my skupimy się, nawet chociaż czas krótki, ale będziemy odwoływać się do tego kogoś, czyli będziemy odwoływać się do Słowa Bożego i nawet te odwołania, także i w liturgii. Nie będziemy wybierać specjalnego słowa na naszą mszę świętą, tak jak przypadnie. Nawet jeśli jutro być może można będzie mszę świętą odprawić o Matce Bożej, to teksty liturgiczne będą z dnia. Bo to też traktuję jako opatrznościowe. Bóg czasami najlepiej wyreżyseruje i byśmy lepiej nie dobrali. A czasami jakby człowiek wybierał, to ktoś by mógł coś, nie? Wybrał akurat taki tekst. Nie. To, co przypada dzisiaj na piątek, jutro na sobotę, czy na pierwszą niedzielę przygotowania paschalnego, to też będzie naszym wyznacznikiem. Tutaj się chciałbym, bo trudno się odwołać do wielu tekstów, dlatego osobiście, jeśli by to, co tutaj przekażę, Was zachęciło, kochani, do tego, żeby potem gdzieś wrócić i pod tym kątem czytać, to będziemy się głównie odwoływać do dziejów apostolskich, czasami do któregoś z listów świętego Pawła. I przekonamy się, że Słowo Boże, ten ktoś, który do nas w czasie rekolekcji mówi, jest bardzo wymagający. I absolutnie
Ja zrozumiałem, że nie wolno zdobywać do chrześcijaństwa po taniej cenie. Nie wolno. Nie? Czyli rozcieńczyć. Nie? Tak jak ludzie nieraz odpowiadają, gdybyście wy, oczywiście księża, trochę zmienili, by się więcej młodych złapało. Tak, jak muchy na lepę. Ale nie byłaby to w jedność wymagającej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Więc my nie będziemy jej rozcieńczać. Nie będziemy osłyszeć. Potrzebujemy przejścia od naszego sposobu myślenia do myślenia, które kształtuje w nas Słowo Boga. Po co my do tej księgi zaglądamy? Chcemy zapytać o wiele rzeczy. Jak Bóg to widzi? Ten ktoś właśnie nam mówi, jak wiele rzeczy widzi. Czas rekolekcji to czas przede wszystkim, kiedy Bóg do nas mówi. I dlatego powinniśmy o tym pamiętać. Ja wiem, że rekolekcje to słowo, które wszyscy znamy. Niejednokrotnie każdy z nas, myślę, że brał już udział w rekolekcjach. Rekolekcje w swej istocie, w swym zasadniczym celu są zawsze podobne. Winien być to czas szczególnie bogaty w modlitwę. Będzie wypełniony różnymi treściami, ale nawet mówię w tym krótkim czasie, są te przestrzenie, skorzystajmy. Właśnie, żeby trochę częściej te ręce podnosić w kierunku nieba. Modlić się. Ma być to słuchanie słowa. Ma być przystąpienie także do sakramentu pokuty. Ma być czas uczestniczenia w Eucharystii. Celem rekolekcji jest zawsze nasze nawrócenie. I oczywiście tutaj rozumiemy, że chodzi o zmianę myślenia. No niestety, głowy się nie da wymienić. A my jesteśmy często bardzo zafiksowani. A nawrócenie to znaczy zaczyna się od głowy. Albo jak idziemy w złym kierunku, to należy zawrócić, zmienić kierunek życia. Rekolekcje, choć w zasadzie są podobne do siebie, to jednak zawsze są nowością. Przede wszystkim dlatego, że są spotkaniem z Bożym Słowem, a ono zawsze jest nowością, ono zawsze jest świeże, ono zawsze jest na dzisiaj. Rekolekcje są też nowością, dlatego że my rozpoczynamy te rekolekcje, przychodząc na nie z aktualnie przeżywanymi problemami. A one też zawsze są nowe. Doświadczenie rekolekcyjne uczy nas wszystkich, że im bardziej gorliwie przeżyjemy czas rekolekcji, im lepiej omówimy nasze życie z Chrystusem, tym bardziej tutaj na Jasnej Górze pod okiem Jego i naszej Matki, im bardziej zdecydowanie uczynimy konkretne postanowienia, tym więcej radości i dobra napełni nasze serce. Śmiem powiedzieć, że na pewno nikt nigdy nie żałował dobrze odprawionych rekolekcji. Pragniemy w Słowie Bożym szukać tego, co pomogłoby nam stanowić Kościół. Co rozumiem przez to? By nam pomogło stanowić Kościół, być żywą częścią Kościoła. Dlaczego taki temat zaproponowałem? Myślę, że naprawdę bardzo aktualny. Najlepsze uzasadnienie znajdujemy w stwierdzeniu z listu świętego Pawła do Efezjan. Zresztą w razie czego bym polecał, wspaniałe są tam medytacje o Kościele. List świętego Pawła do Efezjan. Tam między innymi Paweł napisał: Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby osobiście stawić go przed sobą jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Jest to piękny tekst, pociągający i proponujący. Cały do przestudiowania, do kontemplowania i przeżywania.
Jego podstawowe znaczenie jest oczywiste. Chrystus miłuje Kościół. Chrystus chciał Kościoła. Oczyszcza go, uświęca i żyje. Jego miłość jest miłością łaskawą, a nie pogrzebiającą. Kościół, o którym się mówi, nie jest jakąś rzeczywistością idealną czy abstrakcyjną, ale kościołem historycznym i konkretnym. Chrystus przemienia go, czyniąc pięknym, jaśniejącym, prawdziwym, świętym. On poświęca się dla niego, angażuje się, nie oszczędza się, tak aby usunąć z niego wszelką skazę i zmarszczkę. Stąd i nasze zadanie. Miłować Kościół. Tak jak Chrystus go umiłował, aż po oddanie siebie samych za niego. Piękno oblicza Kościoła powinno odzwierciedlać piękno jego Pana. Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest to piękno miłości. I podejmuje tę rekolekcyjną refleksję, aby Kościół stał się coraz bardziej Kościołem Chrystusowym. A my, żebyśmy stawali się coraz żywszą częścią Kościoła. I aby tak się stało, powinniśmy wrócić do jego początku. Jak się okazuje, wspólnoty, Kościół, który przedstawia Łukasz w Dziejach Apostolskich, czy które odkrywamy w listach świętego Pawła, żył siłą Wielkiej Nocy i mocą Pięćdziesiątnicy, będąc zakorzenionym w Chrystusie i pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu. Przygotowując tę refleksję, znalazłem takie mądre stwierdzenie kardynała Montini, późniejszego papieża Pawła VI, wiemy już także świętego. Gdy był jeszcze wtedy arcybiskupem Mediolanu, mówił: Kościół nie istnieje, by być najpiękniejszym, i by patrząc w lustro mówić: jaki jestem piękny, jak oblubieniec Pana. Kościół istnieje propter nos et propter nostram salutem. Czyli dla nas i dla naszego zbawienia. Dlatego będzie się odnawiał, zdejmując, jeśli trzeba, mówił dalej kardynał Montini, stare królewskie szaty spoczywające na jego barkach, by przywodzić się w formy prostsze, których domagają się współczesne usta. Kościół, jak wiemy, powstał z daru Ducha Świętego. W rzeczywistości bowiem, jak wcielenie Syna Bożego dokonało się za sprawą Ducha Świętego i wiemy przy współpracy Marii, tak również Kościół zrodził się z daru Ducha zesłanego na całą wspólnotę zgromadzoną z Maryją, Matką Jezusa i Matką wszystkich Jego uczniów. Pragnąc stanowić Kościół, zawsze będę to rozumiał, pragnąc być żywą częścią Kościoła, winniśmy stawać się ludźmi otwartymi na działanie Ducha Świętego. Tym bardziej żywotność Kościoła jest proporcjonalna do wierności, z jaką słucha on głosu Ducha Świętego i idzie za nim. Duchowość pierwszej wspólnoty kościelnej jest naznaczona doświadczeniem Ducha. I Łukasz, bo on jest autorem Dziejów Apostolskich i można by powiedzieć, mówi się o Łukaszu jako artyście, że on pędzlem słowa wymalował niesamowitą ikonę pierwotnego Kościoła. W
która jest paradygmatem, modelem, wzorcem Kościoła, którego chciał Chrystus. Takiego Kościoła chciał Chrystus, jak wymalował go z natchnienia Bożego święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Wiemy, że Księgę Dziejów, którą polecam też tutaj na jakąś osobistą refleksję i także potem, gdy wrócimy do naszych domów, Dzieje Apostolskie są nazywane Ewangelią Ducha. O roli Ducha Świętego w Dziejach świadczy następujące proste zestawienie. Duch Święty jest tam wymieniony ponad 50 razy. A przynajmniej 20 razy mówi się, że niektóre osoby, Piotr, Szczepan, Paweł, Barnaba, apostołowie, chrześcijanie, są pełni Ducha Świętego. Wszystkie inicjatywy wspólnoty, zwłaszcza odnoszące się do głoszenia, świadectwa i działalności misyjnej, są przypisywane Duchowi Świętemu. W pierwszym opowiadaniu na końcu Ewangelii Łukasza ostatnie słowa wypowiedziane przez Jezusa do uczniów brzmią: oto ja ześlę wam obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Potem Dzieje Apostolskie rozpoczynają się od momentu wniebowstąpienia. I przed wniebowstąpieniem Jezus nie każe im od razu się rzucić w wir apostolowania, każe im oczekiwać na moc z wysoka. Ale mówi, jak ją otrzymają, to wtedy mają, umocnieni Duchem Świętym, być Jego świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Potrzebujemy Ducha. Chciałoby się po prostu powiedzieć, że musimy w początku tej rekolekcji jako cząstka Kościoła prosić o tego Ducha, by jednoczyć się jednomyślnie na modlitwie, żeby być też i tworzyć taką wspólnotę natchnioną, prowadzoną przez Ducha. Ja rozumiem, że rekolekcje to czas łaski. Pamiętajmy, że Bóg nie tylko nas stworzył, nie tylko przyszedł do nas stając się Emanuelem, czyli Bogiem z nami, Bogiem dla nas, ale nadto chce być w nas. Dlatego tchnął na nas Ducha Świętego. Bóg chce uczestniczyć w całej pełni w naszym życiu. Dlatego daje nam swojego Ducha. I dlatego rozumiemy, że u początku rekolekcji konieczne jest myślenie o Duchu Świętym. O tym, który potrafi nas na nowo ożywić. I powiem wam, że tutaj spontanicznie moja myśl kieruje się do Księgi Ezechiela, do 37 rozdziału i do prorockiej wizji o Dolinie Uschłych Kości. Kiedy na Boże polecenie prorok wypowiada nad nimi Słowo Boże, kości zbliżają się, zaczynają powstawać ludzie. Są jednak trupami bez życia. Dopiero Duch Święty sprawia, że powstaje rzesza mocnych, silnych ludzi. Tak, bowiem Duch daje życie. Duch Święty z tego, co jest słabe, z tego, co jest nieżyciem i wegetacją, potrafi zrobić nowe życie. I dlatego naprawdę my potrzebujemy Ducha Świętego po to, żeby pełniej żyć. Żeby nie tylko wegetować. I dlatego to moje podkreślenie i to zauważenie na tej ikonie pierwotnego Kościoła właśnie, że jest to wspólnota natchniona Duchem Świętym. Wspólnota, która jest otwarta na Ducha Świętego. Bo sercem i źródłem atmosfery rekolekcyjnej jest Duch Święty. Rekolekcje osiągną swój cel tylko wtedy, gdy będziemy usilnie prosić o to, abyśmy stawali się
osobami pełnymi Ducha Świętego. Jeśli weźmiemy Ducha Świętego, uwierzymy, że doświadczenie Ducha Świętego nagle odnawia człowieka, zaskakuje go kompletnie. Mówię o tym, gdyż to właśnie Duch Święty, który jest w nas, może sprawić, że w nas to, co odumarło, ożyje, z martwych powstanie. Dlatego też bardzo Was proszę, żeby w tym czasie rekolekcji ponawiać często akt wiary w Ducha Świętego, mówiąc: wierzę, że Duch Święty jest ze mną i jest z nami, wierzę, że Duch Święty działa we mnie, że działa w nas. Dar Ducha Świętego będzie darem skutecznym. Bóg da nam naprawdę nowe serce i nowego ducha. Co więcej, nauczy nas myśleć i żyć według ducha, nie według ciała. Zachęci nas do porzucenia człowieka starego, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, i do przeobleczenia człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Naprawdę zachęcam do wierzenia, do odnowienia tej wiary, że adekwatna duchowa odnowa będzie możliwa tylko dzięki działaniu Ducha Świętego. Powinniśmy powtarzać w czasie tych rekolekcji: wierzymy, że Duch Święty może odnowić każdą osobę, może mnie odnowić. Bóg stworzył nas osobami wolnymi i chce, abyśmy dobrowolnie współpracowali z działaniem Jego łaski. Powinniśmy więc w tym czasie tych rekolekcji współpracować z Duchem Świętym, to znaczy powinniśmy postarać się o odpowiednie postawy, aby ułatwić działanie Ducha Świętego. I tu, żeby wymienić przynajmniej niektóre postawy, powinno być w nas otwarcie się na Ducha. A to wymaga przede wszystkim wyeliminowania tego wszystkiego, co przeszkadza Jego działaniu, jak samowystarczalność, pycha, indywidualizm, zmysłowość, egoizm. Następnie wymaga troski o to wszystko, co ułatwia Jego działanie, jak pokora, wiara, pragnienie zbawienia. Potrzebna jest taka uwaga na Ducha. Chodzi o taką pogodną refleksję, wewnętrzne milczenie, prawość intencji, duchowa wielkoduszność, wrażliwość na innych. To są formy uwagi na Ducha. Natomiast jej przeciwieństwem jest rozproszenie, powierzchowność, aktywizm, przeciętność, hałas psychiczny. Wiadomo, że aby odczuć działanie Ducha Świętego, który jest w nas, bo jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, to wiadomo, potrzebna jest pewna uległość i współpraca. Bo o tym nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że wszyscy mamy ukrytą możliwość stawiania oporu Duchowi Świętemu. I tak święty Paweł upomina w Koryncie wiernych, aby nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. A do chrześcijan w Tesalonikach pisze: Ducha nie gaście. W liście do Hebrajczyków czytamy: postępujcie, jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dlatego zrozumiałe, że w czasie rekolekcji nie może być opierania się Duchowi, ale uległość wobec Niego. Nie może być sprzeciwiania się Duchowi, ale współpraca z Nim. Pozwolić się Duchowi modlić się w nas. No i jeszcze raz, zbliżając się do końca tej pierwszej refleksji, chciałbym przypomnieć to hasło, które nam będzie towarzyszyć. Co robić, aby stanowić Kościół? Aby być żywą częścią Kościoła? Jeszcze raz
przy końcu tej pierwszej refleksji to przypominam i spróbuję uzasadnić dokonany przeze mnie wybór. Myślę, że wszyscy, kochani, zgodzicie się ze mną, że żyjemy w czasie szczególnym dla Kościoła. Nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale myślę, że dla Kościoła w świecie. Wielu powtarza slogan: Chrystus tak, ale Kościół nie. I to w dużej mierze przez grzech ludzi Kościoła. Zewsząd słyszymy głosy o słabości wiary, o wyludnianiu się Kościołów, sekularyzacji społeczeństwa. Coraz mniej jest modlitwy w naszym codziennym życiu. Coraz mniejsza świadomość nieustannej Bożej obecności. Doświadczamy tego na co dzień, że wielu ludzi żyje tak, jakby nie było Boga, a jednocześnie tak, jakby sami byli nieśmiertelni. I tutaj przypominam sobie wywiad, jaki przeprowadzono jeszcze wtedy z kardynałem Ratzingerem, gdy otrzymywał doktorat honoris causa naszego wydziału papieskiego we Wrocławiu. I w tym wywiadzie padło takie pytanie pod adresem kardynała Ratzingera. Jaki problem współczesnego Kościoła wydaje się eminencji szczególnie niepokojący? I odpowiedź brzmiała tak. Znużenie i osłabłość wierze widoczne w wielu częściach świata, szczególnie w Europie. Tak kardynał Ratzinger, przyszły papież, nazwał problem współczesnego Kościoła, który się wydaje mu szczególnie niepokojący. Tak, Bóg przemówił do nas, wiemy, jak mamy żyć, mówił dalej. Wiemy, czym jest życie w prawdzie. Jednak nie jesteśmy szczęśliwi, pełni entuzjazmu i zapału. Nie pomagamy sobie nawzajem przyjmowaniu wiary. Traktujemy chrześcijaństwo jako brzemię, a związane z nim obowiązki wypełniamy z przyzwyczajenia. Znużenie i ospałość w wierze to pewna diagnoza. Ja myślę, że ją doskonale znał i święty Jan Paweł II, gdy wszyscy oczekiwali na program na trzecie tysiąclecie. Wiecie, jaki program nam dał. I jakie motto towarzyszy odpowiadające tej diagnozie? Wypłyń na głębie. Zerwij z powierzchownością, byle jakością. Doświadczam, kochani, tego, jak jadę na różne spotkania. Zresztą doświadczam w ogóle tego, że ludzi Biblia nie kręci. Jak trudno jest na 5-tysięcznej czy większej parafii 10 zgromadzić na spotkanie z Biblią. Tak są ludzie zajęci. Biblia nie kręci. Przeciętność, powierzchowność, a straszna. O jakiej ja tutaj przeciętności mówię? Mówię o przeciętności duszy, owej straszliwej pokusie rutyny, która otacza nas ze wszystkich stron. O przeciętności ludzi, którzy nie są ani dobrzy, ani źli, którzy zamiast żyć ograniczają się do takiego pasywnego istnienia. Którzy nie mają marzeń, nie mają nadziei i nigdy nie starają się być lepsi. Którzy pomniejszają każdą wielkość i wolą pełzać niż się wznosić. Którzy odrzucają z pogardą to, co nie leży w ich zasięgu, i atakują wszystko, czego nie rozumieją. Którzy rozmawiają jedynie o głupstwach. Którzy mówią, że się nudzą, bo popadli w rutynę. To jest właśnie przeciętność tych wszystkich, których dotyczy bardzo surowe zdanie, które w Apokalipsie wypowiada Chrystus do Kościoła w Laodycei. Nasza Biblia tysiąclecia grzeszy naprawdę bardzo ugrzecznionymi tłumaczeniami. Jednak retoryka tamtych czasów była bardzo mocna. Ja przeczytam tak, jak to powinno brzmieć z oryginału greckiego. Obyś był zimny albo gorący, a tak
tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzygać z mych ust. U nas jest w Biblii 1000-lecia, chcę Cię wyrzucić. Rozumiemy, nie? To takie delikatniejsze. A tu jest moc. Płycisna powierzchowność, letność bierze na cofkę, jakby powiedzieli górale. Powiem, że najbardziej niebezpieczne jest to, że przeciętność to choroba bez bólu. Bez widocznych objawów ludzie przeciętni są lub wydają się być, jeśli nieszczęśliwi, to przynajmniej spokojni. Często konieczny jest wielki ból, abyśmy mogli dostrzec, jak bardzo jesteśmy niejasni, bezwyrazowi. I naprawdę trzeba ogromnego wysiłku, żeby się wyrwać z przeciętności i nie wrócić do niej na nowo. Kościół naprawdę jest chciany przez Jezusa. Dlatego my nie dołączamy do tych, którzy mówią: Chrystus tak, a Kościół nie. Często my w Polsce mamy takie myślenie. Chcemy prąd, ale elektrowni nie. Wiecie, co to jest myślenie, którą częścią działa. Kościół jest w woli Jezusa Chrystusa. To, że jest grzeszny, jest słaby, to nie oznacza, że potrzebuje eutanazji. Potrzebuje, żeby każdy zaczął od siebie i zapragnął, żeby być żywą częścią tego Kościoła. Co robić, aby stanowić Kościół? O to pytajmy w naszej refleksji, w naszej zadumie, w konfrontacji z Bożym Słowem i w trosce naprawdę o dobry początek proszę Was, uczyńcie z rekolekcji osobiste, serdeczne i żywe spotkanie z Panem waszego życia. Proście o dar spotkania z Jezusem i Jego Słowem. Proście też przez orędownictwo Maryi, Matki, która, jak wiecie, zawsze pragnie pomagać. I może powtarzajcie też często, myśląc, że Biblia to jest ktoś. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.